No więc przejdźmy do nauki matowania gońcem i skoczkiem. Przed chwilą dowiedzieliście się, jakie są trzy najważniejsze elementy, które musicie znać. Pokażę teraz zygzak. Jak widzicie, jeżeli połączymy teraz te nasze kropki, to można stworzyć zygzaka. No niestety, jeżeli narysujemy strzałki, nie jest to zbyt widoczne, dlatego musicie puścić wodzy wyobraźni. Bardzo ważną rzeczą, której jeszcze nie wiecie, a musicie wiedzieć, jest to, że jeżeli goniec zabiera pola koloru czarnego, skoczek zabiera pola koloru białego. O co chodzi z zabieraniem pól? Na pewno wiecie, bo przed chwilą usłyszeliście o tym, że jest to najważniejsza rzecz. Mata temu królowi damy tylko wrogu pól, po których porusza się nasz goniec. Czyli w tym wypadku najbliższym tego rogiem jest ruch H8. A więc naszym planem jest zmuszenie tego króla, żeby szedł w kierunku rogu H8. Jak to zrobić? Ano tak, że musimy po kolei zabierać mu pola. A8, B8, C8, D8 i tak dalej. W części pierwszej naszej nauki czarny nie będzie bronił się zbyt dobrze. Zagra najsłabszy wariant, na który mamy prosty schemat matowania. Ale rzeczy, o których będziemy rozmawiać, przydadzą Wam się również w części drugiej, gdy przeciwnik będzie starał się bronić bardziej prawidłowo. Moi drodzy, zabieramy po kolei pola, czyli odcinamy możliwości dla przeciwnika. Jeżeli chcemy go zmusić, żeby szedł w kierunku rogu H8, trzeba mu zabierać po kolei pole A8. Skoczek, pamiętajmy, zawsze chodzi po zygzaku i zabiera białe pola. Więc zaczynamy od posunięcia skoczek C7. Król idzie na pole B8. No i teraz przydałoby się zabrać pole B8. Zabierzemy je oczywiście naszym gońcem. Ale w tym momencie no nie zagramy na A7, bo król nas zbije. Dlatego należy oddać ruch, wytempować przeciwnika. Bardzo ważne pojęcie, które chciałbym, żebyście wszyscy znali. Król oczywiście nie może nigdzie się ruszyć, więc idzie na pole C8. W tym momencie zabieramy mu pole B8, atakując gońcem. Król idzie na pole D8, a my znowu skoczkiem po naszym zygzaku. W tym wypadku literce W. Idziemy na pole D5. Dlaczego? Bo kolejnym polem, które musimy zabrać przeciwnikowi po polach A8 i B8, jest pole C8. I tutaj uwaga, spoiler, przed częścią drugą. Zawsze zabieramy pola po kolei. No i w tym słabszym wariancie powiedzmy, że przeciwnik sam podchodzi królem na pole C8. W takiej sytuacji nasz skoczek zgodnie ze schematem zygzaka idzie na pole E7. Król idzie na D8 i w tym momencie naszego skoczka asekuruje nasz król. Przeciwnik dalej uparcie chce uciekać w kierunku białego rogu, bo tam nie dostanie mata. Zabraliśmy pole A8, B8, C8. Przyszła kolej na zabranie pola D8. W tym momencie król odchodzi na pole E8. Ja wiem, że powtórzę to po raz kolejny, ale uwierzcie mi, to wam dużo ułatwi. Zabieramy pola po kolei, więc teraz przyszedł czas na pole E8. Pole E8, z racji, że jest białe, zabieramy czym? Oczywiście skoczkiem. I skoczek oczywiście manewruje po zygzaku. No i przeciwnik gra teraz królem na pole F8. I tutaj kolejny, ale w zasadzie pierwszy taki prawdziwie skomplikowany moment, bo chcemy zagrać skoczkiem na G7, żeby zabrać pole E8. Ale nie możemy teraz tego zrobić. Jeżeli będziemy ruszać się królem, to król przeciwnika będzie starał się uciekać. I znowu bardzo ważne pojęcie, wytempowanie. Należy oddać przeciwnikowi ruch i jeżeli król wróci na pole E8, powtarzamy nasz schemat. Zabieramy pole E8, skoczka asystuje nasz król, król wraca na pole F8, zabieramy pole F8 gońcem i skoczek znowu po naszym zygzaku wraca na pole F5. Moi drodzy, nie kombinujcie inaczej, bo będzie problem. Król idzie na pole H8. Mamy go, już jesteśmy blisko. Teraz trzeba zabrać pole G8.
Ale, żeby zabrać pole G8, możemy dopiero teraz złamać nasz schemat. Schemat poruszania się skoczkiem. Należy skoczkiem zaatakować pole G8, idąc na H6. Ale uwaga, no nie od razu, bo jeżeli zagramy od razu, będzie oczywiście pad. Dlatego znowu z pomocą przychodzi nam wytempowanie. Musimy zagrać gońcem na przekątną A3, F8, ale nie warto grać na pole F8, bo król wracając na pole G8 zagroziłby zbiciem. Ja sugeruję, że zawsze najbezpieczniej i najlepiej i najbliżej jest zagrać na pole E7. W tym momencie król idzie na pole G8 i mamy to. Dopiero teraz możemy złamać schemat skoczka po zygzaku, zabierając pole G8, król ląduje na polu H8 i wreszcie upragniony mat gońcem na polu F6. Moi drodzy, jest to część pierwsza matowania gońcem i skoczkiem. Zapraszam Was oczywiście serdecznie do zapoznania się z częścią drugą, która pojawi się wkrótce. Oczywiście, jeżeli podobają się Wam moje filmiki, nie zapomnijcie napisać jakiegoś komentarza i zasubskrybować mój kanał na YouTube. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia przy następnym filmiku.